My już też jesteśmy tym zmęczeni, ale przede wszystkim zmęczeni są mieszkańcy Grodzianca, którzy już mają dosyć tych wszystkich propozycji, tych wszystkich informacji, które w tej sprawie się pojawiają. I tak naprawdę niewiele to jeszcze zmieniło, bo tak jak powiedziałem, z 12 stawek zjechano teraz nagle do 4. W rzeczywistości ja się trzymam tego w porównaniu z 36 złotami czy 28, to i tak jest mniej, dlatego mówię o tej obniżce dla osób samotnie mieszkających w gospodarstwie, ale tak czy inaczej jest to za wysokie. My w dalszym ciągu uważamy, że jest to chaos. My o tym chaosie mówiliśmy na ostatniej sesji, proszę Państwa, w formie oświadczenia. Kiedy sami Państwo dobrze widzieli, na komisji otrzymaliśmy projekt, a na sesji go wycofano.